Dzień dobry, jesteśmy w biurze poselskim Norberta Kaczmarczyka. Pan poseł jest z klubu parlamentarnego Kukiz 15. Nie jest tylko aktywny w Sejmie, gdyż udziela się znacząco w naszym regionie. Ma również swoją fundację Braterska Pomoc. Wyraził zgodę na opublikowanie tego wywiadu w naszym projekcie. Mam do pana kilka pytań. A na początek dzień dobry panie redaktor i dzień dobry państwu. Kraje Unii Europejskiej w dzisiejszym świecie zmagają się z masową imigracją z Syrii. Czy rząd polski zgodzi się na przybycie imigrantów z Syrii do naszej ojczyzny? Jeżeli chodzi o sprawę imigrantów, to jako ruch Kukiz 15 już na początku kadencji, czyli już dwa lata temu, zaczęliśmy zbiórkę podpisów, jeżeli chodzi o referendum w tej sprawie. Prezydent Andrzej Duda obiecał na początku swojej kadencji, że jeżeli obywatele zbiorą 1 000 000 podpisów do jakiejkolwiek sprawy, dotyczącego projektu jakiejkolwiek sprawy, to pan prezydent rozpisze referendum, będzie optował za tym referendum. Zebraliśmy 300 tysięcy podpisów, to nie jest 1 000 000, natomiast wszelkie organizacje z partii opozycyjnych, również z partii rządzącej, twierdziły, że te podpisy nie są potrzebne. Nie było to jakby wsparcia i medialnego oraz takiego organizacyjnego, żeby te podpisy zbierać. Natomiast obywatele, nie tylko zwolennicy ruchu Kukiz 15, ale również innych partii politycznych, wychodzili na ulicę i zbierali podpisy, aby polski rząd nie przyjmował islamskich imigrantów, bo tutaj też trzeba rozdzielić temat uchodźców od islamskich imigrantów. I nie zebraliśmy 1 000 000 podpisów, natomiast te 300 tysięcy pokazało, że polski rząd musi dbać o swoich obywateli i przede wszystkim myśleć o powrocie Polaków z zagranicy, którzy musieli wyjechać za pracą, żeby móc godnie żyć, i myśleć przede wszystkim o nich, a nie o islamskich imigrantach. Dlatego też moim zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Beaty Szydło, nie przyjmie islamskich imigrantów, bo byłoby to na niekorzyść Polski, ale również elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego tutaj ważne jest to dla mnie przede wszystkim jako parlamentarzysty, nie szyldy partyjne, ale to, żeby szeroko rozumiana prawica była cały czas takim języczkiem uwagi, żeby w Polsce nie doszło nigdy do powrotu rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u, bo tutaj bałbym się właśnie przede wszystkim o bezpieczeństwo kraju. I nie chodzi tutaj o postawę Prawa i Sprawiedliwość, czy tu Kukiz 15. Chciałbym, żeby szeroko rozumiana prawica przede wszystkim dbała o Polskę. Nie mówimy tutaj o jakichś nacjonalizmach, skrajnościach, ale przede wszystkim, żeby dbać o własnych obywateli i o polską gospodarkę. Czyli pan uważa, że jeżeli się zdarzy, że przyjmiemy tych uchodźców, to znaczy, że będą podejmowane środki zabezpieczające, środki ostrożności przed jakimiś zamachami? Jeżeli chodzi o przyjęcie, to wydaje mi się, że jest to możliwe tylko wtedy, kiedy doszłoby do zmiany nastrojów społecznych w Polsce. Jeżeli, moim zdaniem, to nie będzie na przestrzeni 2 lat, czy nawet 8, ale myślę, że około 10-12 lat ludzie nudzą się daną opcją polityczną i szukają czegoś nowego. Nastroje społeczne są w Europie prawicowe, dlatego że ludzie boją się właśnie wybuchów, boją się ataków, chcą normalnie żyć, normalnie pracować. I tutaj składa mu się ku temu, że niebezpieczeństwo stoi dopiero po stronie innych rządów, czyli partii, które współpracowałyby z Niemcami w kontekście relokacji uchodźców z krajami starej Unii. Jeżeli zacieśniliby współpracę, tak jak tutaj Platforma mówiła, że jeżeli będzie rządzić kolejne 4 lata, czyli w tej kadencji, to przyjmie islamskich imigrantów. Zgodzili się przecież na kwotowanie, na relokację również w Polsce. Natomiast bałbym się tego, dlatego tutaj apelowałbym zawsze do partii rządzącej, tutaj do polityków Prawa i Sprawiedliwości, żeby dywersyfikować tą prawicę, żeby prawica to nie była tylko jedna partia, bo to jest dla mnie najważniejsze, że nie mój mandat, czy mandat kolegów, czy po prostu bycie tam w Sejmie przez lata. Chodzi o to, żeby prawica miała taką dywersyfikację, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie w tej prawicy, żeby nie było to rozumiane przez dużą część społeczeństwa, że prawica to jest zawłaszczanie państwa, że są to nacjonalizmy, że są to skrajności. Dlatego my w Kukiz 15 pokazujemy takie troszkę wypośrodkowanie, bo my staramy się rozumieć i poglądy prawicowe, ja takie poglądy wyznaję, ale rozumiem też poglądy wolnościowe, tak jak tutaj marszałek Stanisław Tyszka, który reprezentuje dużą grupę wolnościowców w Sejmie i w ruchu Kukiz 15, ale to jest mądre podejście do gospodarki, jeżeli chodzi o wolnościowców, dlatego my
w Kukiz 15 znajdujemy taki konsensus. Ludzie pytają, jak my będziemy głosować, gdybyśmy rządzili. Bo dzisiaj czasem jest tak, że ja głosuję inaczej, marszałek Tyszka głosuje inaczej, ale gdybyśmy rządzili, my musimy usiąść do stołu, często nawet się pokłócić i stwierdzić, wypracować konsensus, czyli właśnie tą średnią. Nie skrajną prawicę, bądź skrajną lewicę, tylko właśnie to centrum. Wydaje mi się, że to jest dla Polski w tej chwili najlepsze, bo również na te argumenty, moim zdaniem, nabrali się Polacy, głosując na Platformę na początku. Na początku Platforma miała podobne postulaty, jednak troszkę się to wszystko popsuło po drodze. A nie uważa pan, że to przez nacisk Unii Europejskiej? Myślę, że Polska, w ogóle Polska leży w takim położeniu geopolitycznym, że my zawsze jesteśmy od kogoś zależni. Partie typu Platforma, Nowoczesna, widać to po współpracy z Unią Europejską, są zależne od, głównie od Niemiec, też ze względu na przewodniczącego Donalda Tuska, który również swoim autorytetem próbuje naciskać na tą politykę lokalną, naszą, polską. I tu jest problem, bo tutaj widzimy, Prawo i Sprawiedliwość znowu odchodzi od tej polityki Unii Europejskiej, natomiast zaczęło współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i ja bym przestrzegał, żeby nie była to zbyt bliska współpraca, bo znowu się od kogoś uzależnimy. Tutaj podpisanie umowy CETA, która mówi o tym, że będzie taka wolna wymiana towarów z Polską i Stanami Zjednoczonymi, z całą Europą, ale to może zaszkodzić polskiej gospodarce, na przykład zakładom azotowym w Tarnowie, są mi bardzo bliskie ze względu też na mój okręg wyborczy. I może być to problem, dlatego że tanie nawozy, bo przyjadą z Kanady czy ze Stanów Zjednoczonych i to może być problem dla polskiej gospodarki. Dlatego z jednej strony uniezależniamy się od Unii Europejskiej, ale znowu zaczynamy uzależniać się od Stanów Zjednoczonych. Ja bym marzył o takim polityku w Polsce, który byłby w stanie to wszystko korelować, bo nie jest możliwe, żebyśmy my jako Polacy byli dzisiaj potęgą, która nie będzie się z nikim liczyć. To jest niemożliwe. Natomiast ważne, abyśmy potrafili współpracować i z Unią Europejską, i Stanami, i w kontekście wymian handlowych również ze Wschodem, bo nie możemy się zamykać tylko dlatego, że mamy dobre hasła na sztandarach, natomiast ludzie potrzebują żyć, potrzebują zarobić, sprzedać swój towar i to jest ważne, żeby też mieć na względzie nie tylko hasła polityczne, ale również dobro obywateli. To mam tutaj jeszcze takie a propos pytanie w Wschodzie, że od 2015 roku w sumie trwa wojna, konflikt zbrojny na Ukrainie i Unia nakładła na Rosję sankcje. Czy to też nie zagraża, nie pogarsza naszej sytuacji gospodarczej? Bo jednak dużo towarów szło do Rosji. No moim zdaniem bardzo pogarsza sytuację. Przede wszystkim my tutaj wywodzimy się z, ja się wywodzę z okręgu 15, okręg Tarnowski i tu gmina Proszowice, gmina Rolnicza. Pamiętam jeszcze jako dziecko przyjeżdżali i Ukraińcy, i Rosjanie gdzieś na wieś i rolnicy sprzedawali, również mój tata, ja pamiętam, pomagałem przy tych załadunkach. Także nie był to problem, jeżeli chodzi o sprzedaż towarów i rolnicy mieli lepiej, kiedy była ta właśnie dywersyfikacja różnych kontaktów handlowych i powinno to zostać utrzymane. Nie powinniśmy się skupiać, tak jak mówię, na tym, że ten kraj to wróg, a ten to przyjaciel, no bo jak to wpływa na nas? Zobaczmy, jak to wykorzystują kraje starej Unii Europejskiej. Polska nie sprzedaje, nie handluje z Rosją, natomiast my sprzedajemy swoje towary na Zachód, a Zachód naokoło wozi te towary do Rosji. Po prostu moim zdaniem to było nawet specjalnie zrobione w ten sposób, żebyśmy my przestali handlować ze Wschodem. I przejęto nasze rynki zbytu. Tak to właśnie wygląda od lat, że nam się tłumaczy, że powinniśmy być jednością, że powinniśmy wspólnie coś robić z Unią Europejską, a tutaj my nie sprzedajemy, a nasz towar naokoło i tak jeździ do Rosji. Problemem też było mięso, bo tutaj mówimy o sankcjach. Pamiętam, że polskie mięso najlepszej klasy trafiało na Zachód i tam cieszyło się dużą popularnością, wcześniej również do Rosji. Natomiast duńska wieprzowina, która trafiała do Polski poprzez prywatne firmy, zaczęła trafiać właśnie na rynki rosyjskie. Nie dziwię się, że ten handel został zablokowany, no bo
Każdy się, jeżeli się porozumiewamy, potrzebuje najlepszej jakości produktów, a my zaczęliśmy w jakiś sposób kombinować, bo powinniśmy sprawdzić, jakiej jakości był ten towar, powinniśmy dbać o swoje rynki zbytu, a nie jednych traktować tak, a drugich inaczej. No po prostu powinniśmy to dywersyfikować, bo to byłoby dobre przede wszystkim dla tego terenu, no i dla całej Polski, bo jeżeli rolnik z Proszowic sprzedaje, załóżmy, towar Rosjanom, no to wtedy rolnik z innej części Polski będzie mógł sprzedać do polskiego sklepu, tak? I dywersyfikuje się nam ta sprzedaż, dywersyfikuje się eksport. Podobnie jest z Unią Europejską, która mówi, że ona chce polski towar, a jednocześnie zakazuje nam używania środków ochrony roślin, które oni mają u siebie dopuszczone i chcą, żeby ich rolnicy używali tych środków. Przez to my nie możemy sprzedać towaru u nich, bo oni nie chcą naszego towaru, bo polski towar byłby lepszy, zdrowszy i bardziej konkurencyjny i zagroziłby gospodarce Unii Europejskiej. Także taka wolność, demokracja szeroko pojęta i wolny rynek to jest troszkę tylko, ja bym to między bajki włożył. Natomiast moim zdaniem gospodarka ma swój kapitał, ma narodowość i tego nie zmienimy i te duże kraje starej Unii to rozumieją, Stany to rozumieją, a my często po prostu uważamy, że powinniśmy wszystkich wpuścić i jesteśmy w Unii Europejskiej, więc nie ma żadnej konkurencji, powinniśmy po prostu na wolnych zasadach prowadzić gospodarkę, a tak naprawdę nie jest. Powinniśmy to w końcu zrozumieć. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jak rozwijały się Stany Zjednoczone, to właśnie wyglądało to w ten sposób, że zanim wpuszczono obce firmy, to tak doprowadzono gospodarkę w Stanach, żeby potem wpuścić inne firmy i je wykończyć gospodarczo. A my weszliśmy do Unii Europejskiej, no i zaczęliśmy wszystko prywatyzować jeszcze po 89. Dzisiaj nie mamy nawet samochodu, marki samochodu. Ostatnio taka sytuacja z fabryką samochodów osobowych jest znowu gorący temat, jak to możliwe, że marka została sprzedana i dlaczego tak tanio i dlaczego nikt za to nie odpowiedział. Dzisiaj przychodzą nowe przepisy, praktycznie stare auta nie przechodzą przeglądów, jest z tym problem. I co? I kończy się to w ten sposób, że Polacy będą zmuszeni kupować nowe auta, a jeżeli nowe, to będziemy chcieli kupować w miarę tanie, czyli będą to samochody najtańsze, gdzieś sprowadzane, na przykład Japończyki, gdzieś Chińczyki. I wychodzi na to, że gdybyśmy mieli swój, to kupowalibyśmy swój. Ktoś miałby pracę, ktoś w Proszowicach sprzedawałby do tych samochodów części, ktoś miałby serwis, ktoś miałby salon. A tak kończy się gałąź gospodarki polskiej, przywozi się jakiś towar z zagranicy i mówi nam się, że musimy go kupować. No bo my mamy jako Polacy żyć, nie umierać, natomiast na takim poziomie, żeby przede wszystkim konsumować. Mamy iść do sklepu, zrobić zakupy, ale jednocześnie za bardzo sobie nie produkować niczego w domu, jakichś, nie wiem, marchewek, kur i tak dalej. Już są coraz większe sankcje, jeżeli chodzi o takie przydomowe, małe hodowle. No wtedy nie idziemy, nie kupujemy w sklepie. Mamy konsumować i nic więcej nie robić. Dlatego my chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby w Polsce można było produkować na normalnych zasadach, żeby uczciwy przedsiębiorca nie był nazywany złodziejem, żeby, tak jak w sytuacji Euro 2012, nie wiem, czy pani redaktor pamięta, sytuacja wyglądała tak, że firma, która miała, załóżmy, 20 milionów kapitału zakładowego, ona była dopiero podmiotem, który był podwykonawcą i potem nie dostawała pieniędzy za wykonane prace. Natomiast firma Krzak, która była zaraz za stroną tutaj, która wypłacała pieniądze, miała kapitał zakładowy 100 tysięcy, ona zabierała pieniądze na inwestycje, znikała i kończyło się to w ten sposób, że firma, która miała kapitał 20 milionów, upadała. I to jest nagminne. Ja ostatnio w Tarnowie spotkałem się z człowiekiem, który został zatrzymany, poszedł do więzienia i potem się okazało, że jest to pomyłką i niektóre osoby chciały tą firmę po prostu wykończyć. Dlatego ten człowiek mówi: panie pośle, ja od 89 buduję wolną Polskę, kupuję samochody nowe, próbuję rozwijać firmy, zatrudniam 70 osób i tacy ludzie są nazywani w Polsce złodziejami, bandziorami, zdrajcami, a takie właśnie przekrętasy, jak on to powiedział, mają się dobrze, tu firmy założy, tu zamknie, tu ukradnie. Musimy oczyścić Polskę właśnie z takich podmiotów, które przede wszystkim drenują nasz kapitał i wspomagać firmy, które nas rozwijają. I
to jest moim zadaniem, moim celem. Chciałbym, żeby w jakimś stopniu przez tą moją działalność polityczną się to udało. Dobrze, to może tak to jeszcze odejdziemy od polityki, chociaż dotyczy to też Sejmu, ale co sądzi Pan o kierowcach, którzy pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę? Czy są jakieś pomysły, by to zwalczać? No jeżeli chodzi o kierowców, którzy pod wpływem alkoholu poruszają się, to na terenie tutaj, ja pamiętam jeszcze te lata 90., to pamiętam, że dużo osób jeździło i na wsiach, i w mieście bardzo często się słyszało, czy od policjantów, że bardzo dużo osób właśnie pod wpływem alkoholu jeździ. Dzisiaj się to troszkę zmienia ze względu na to, że prawo jazdy jest trudniej zdać, trudniej odzyskać. To wszystko jest w systemie komputerowym. Nie da się w jakiś sposób podziałać, żeby to prawo jazdy zostało. No, pamiętamy też dużo sytuacji, gdzie policjanci byli przekupowani przez kierowców w takich sytuacjach. Dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe, coraz trudniejsze, bo są te afery podsłuchowe i policjanci też się boją, mają na uwadze to, że jest to ważna służba i nie powinni tego robić, bo mogą zaraz stracić możliwość wykonywania tej służby, dlatego jest tego coraz mniej. Wydaje mi się, że pijanych kierowców też jest coraz mniej i w terenie, i w całej Polsce. Przepisy są na tyle restrykcyjne, że bardzo łatwo można stracić prawo jazdy. Jestem jak najbardziej za coraz większym zaostrzaniem tych przepisów, bo nie chciałbym, żeby już pal licho co z tym człowiekiem, bo naprawdę, jeżeli ktoś wsiada po alkoholu do samochodu, no to znaczy, że jest bardzo nieodpowiedzialny. Już nie patrzę na niego, ale patrzę na, nie wiem, rodzinę, która sobie jedzie samochodem, nie wiem, na basen tutaj, czy do kina. I taki ktoś w nich wjedzie i oni potem mają wielki dramat życiowy, przeżywają tylko przez tą osobę. Dlatego to są ludzie nieodpowiedzialni. Tutaj też trzeba rozgraniczyć. Media często podają, że ktoś jechał na podwójnym gazie, bo tam miał, przekroczył tam, nie wiem, 0,2 promila dopuszczalną skalę. Natomiast często to są ludzie, którzy pili dzień wcześniej, więc ciekawy jestem, co by się stało, gdyby ci ludzie mieli większą możliwość sprawdzenia właśnie alkoholu w wydychanym powietrzu w ten dzień, w którym jadą. Czyli wczoraj, załóżmy, spożywali alkohol, dzisiaj jadą i zastanawiają się, chyba już jestem trzeźwy. No często są takie sytuacje i media podają tutaj tych ludzi jako na równi z tymi, którzy gdzieś tam mają 2 promile i zrobili wypadek. Ja bym tutaj to rozgraniczył i może obligatoryjne sprawdzenie właśnie alkoholu w wydychanym powietrzu podczas wsiadania do samochodu. Są już przecież takie samochody, które badają naszą trzeźwość i jeżeli jesteśmy pod wpływem, to nie możemy jechać. No bo to są pomysły jakiejś przyszłości, ale wydaje mi się, że tutaj warto się na tym skupić, bo jednak alkohol nie jest dobrym przyjacielem człowieka, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Dziękuję. Mam jeszcze tutaj jedno takie też pytanie odnośnie już też nie polityki, bo w dzisiejszych czasach, oglądając wiadomości, słuchając radia, słyszymy o molestowaniu niewinnych kobiet, że są właśnie, że są molestowane, one się boją o tym powiedzieć. I czy uważa Pan, że możemy coś z tym zrobić? A jaki Pani redaktor ma na ten temat pogląd? Ja uważam, że powinny być kary jak najbardziej surowe. Wiadomo, że czasami są takie sytuacje, bo są procenty kobiet, które same tak dają dojść do takiej sytuacji, ale są też wiele niewinnych i nawet takie głupie zaczepianie na ulicy typu tam hej mała, uważam, że też są już nie na miejscu. Na przykład znam parę przypadków, gdzie właśnie taka młoda dziewczyna jest zaczepiana przez takich typowych pijaczków i uważam, że no powinno być jak najsurowsze, a nie, że te sprawy toczą się latami i ta dziewczyna ma życie, no już psychika, uraz na psychice i to jest dla mnie no nie za dobre. Myślę, że przepisy powinny być większe, kary większe. Jeżeli chodzi też o bezpieczeństwo w Polsce, to tutaj i właśnie islamskich imigrantów jesteśmy przeciwko temu, bo to doprowadziłoby do większej liczby takich sytuacji, bo ci ludzie wychowani w innej kulturze, właśnie życie ludzkie, nie generalizuję, ale sytuacja wygląda tak, że ci ludzie często właśnie dopuszczają się takich czynów, jak widać na zachodzie Europy i Zachód ma z tym problem. Polska, mimo taka zacofana, zaściankowa, jak często się ją nazywa, jest jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy i świata, dlatego ja bym tutaj przestrzegał przed jakimkolwiek właśnie
możliwości wpuszczenia islamskich imigrantów do Polski. A co do zaostrzenia kar, to tak, jak najbardziej jestem za tym, bo musimy się też uodpornić na przyszłość w razie czego, żeby mieć takie przepisy, żeby po prostu nie było tak, że dla kogoś z obcej kultury, żeby kobieta, która idzie, załóżmy, ubrana na, nie wiem, do pracy, w strój służbowy, ona będzie dla niego kusząca i dlatego ona jest winna i wtedy on nie odpowiada przed nikim, tylko przed swoim Bogiem. Dlatego my powinniśmy swój system wartości zachowywać, czyli poszanowanie drugiego człowieka i nie powinniśmy w ogóle respektować takich ludzi, bo oni mają się dostosować, oni się mają do nas dostosować. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i jest Polakiem i utożsamia się z narodem, to nie jest problemem go przyjąć, nie jest problemem go akceptować. Dla mnie to żaden problem. Nikt z nas nie jest żadnym rasistą ani ksenofobem. Ale z drugiej strony to tak. Gwałty też, przepraszam, proszę że bardzo. Gwałty też przecież to Polacy też robią, to nie tylko islamiści, też nie wierzmy, że to właśnie obcokrajowcy, bo zazwyczaj w Polsce właśnie nie ma tych islamistów czy aż tak dużej ilości. I po prostu to częściej się zdarza Polacy, że właśnie tylko, którzy mają znajomości gdzieś i po prostu unikają tej kary, albo po prostu kobiety boją się powiedzieć. No właśnie, to jest taki przykry temat. Ja też jako mężczyzna, no ciężko mi się wczuć w tą sytuację, dlatego próbuję podpytać też panią redaktor, w jaki sposób kobiety to odczuwają. No moim zdaniem ciężko jest mi zrozumieć ten wstyd, bo powinniśmy jednak walczyć o to, żeby tego człowieka ukarać, a jednocześnie jest to taki osobisty wstyd, że ktoś nas poniżył, ja to tak rozumiem, i kobieta woli nie mówić o tym, żeby opinia publiczna się o tym nie dowiadywała. I tutaj jest problem, że być może nie wszystkie przypadki, może duża część tych przypadków po prostu nie jest wykrywana, bo kobiety o tym nie mówią. Powinno być więcej takich linii zaufania, współpracy policji z kobietami, żeby one czuły się bezpieczne, mówiąc o tym, żeby nie dochodziło to do tych ludzi, do tych sprawców, którzy mogliby w jakiś sposób się mścić, bo pewnie to też jest sytuacja, w której, nie wiem, osoba wpływowa w danym regionie dopuszcza się takiego czynu i kobieta boi się iść na policję, bo być może policjant również zna tego człowieka i potem będzie jeszcze gorzej, tak? Dlatego tutaj o tej sytuacji powinno wiedzieć jak najwięcej osób, jak najwięcej służb. Nie tylko powiatowa policja, ale również wojewódzka i być może centrala, dlatego żeby ta osoba w regionie nie miała ochronki na przykład od miejscowych służb, tak? Bo są znajomymi, a może jakoś w jakiś sposób się to uda utrzeć. Tak? Tylko żeby po prostu ruszyła machina, której nie da się zatrzymać i nikt takiemu człowiekowi nie jest w stanie pomóc, który dopuścił się takiego czynu. Także tutaj apeluję również do kobiet, aby również przychodziły z takimi pomysłami, które mogłyby usprawnić te działania, bo zgadzam się jak najbardziej, nie tylko islamscy imigranci gwałcą kobiety, ale również zdarza się to w Polsce, więc takich ludzi należy piętnować, bo nie ma nic piękniejszego niż życie ludzkie. Jeżeli ktoś drugi w jakiś sposób uwłacza nam i niszczy nam to życie, niszczy naszą psychikę, nasze szczęście, nasze przyszłe szczęście, bo potem poznajemy osobę, w której się zakochujemy, potem mamy jakieś blokady psychiczne poprzez to, także no niszczy to nasze życie, naszą psychikę, więc powinni tacy ludzie odpowiadać i to powinny być kary jak najbardziej surowe. Znaczy ja też tak jeszcze wracając do tego tematu, uważam, że w dzisiejszych czasach właśnie kobiety bardziej się otwierają, bo rozumieją, że ktoś im może zrozumieć, że to nie jest taki wstyd, bo to powinno być właśnie dlatego, który to uczyni, powiem, że tego gwałciciela to powinno być dla niej wstyd, to powinno być przez całe życie go prześladować, a nie tą kobietę. Ale już idąc do innego tematu. Może jeszcze powinniśmy powrócić do na przykład, co by pani powiedziała na temat dodatkowych godzin wychowania fizycznego w szkołach, obligatoryjnie, w każdej szkole i do tego dołóżmy na przykład samoobronę w takich sytuacjach, ale żeby to było normalne, tak jak wstajemy rano, myjemy zęby, tak żeby w szkole codziennie była, załóżmy, lekcja samoobrony, potem wychowania fizycznego, żeby to było codziennie na przykład po 2 godziny, potem my kończymy szkołę i sami próbujemy się jakoś samodoskonalić w tej sytuacji, żeby to ta nasza pierwsza reakcja była taka, że wiemy co zrobić. Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim się również doskonalić w tym aspekcie. Nie wiem, co pani na ten temat sądzi, czy takie rzeczy trzeba forsować? Ja uważam, że chyba też właśnie, że już od takiego młodszego wieku, od takiego gimnazjalnego, jak ja jestem uczennicą trzeciej gimnazjum, że powinniśmy, bo właśnie wkraczamy w nowe życie. Ja idę do szkoły, do Krakowa przykładowo
I właśnie nie ma tej obrony, a nie wiadomo jakich się ludzi spotka i tak dalej. Myślę, że jakby to jakiś profesjonalista przeprowadzał szkołę, to na pewno by było dużo chętnych dziewczyn i uważam tak. Wiem, że tutaj chyba w powiecie będzie Szczelnica po prostu, są i to też chyba jest dobre, żeby się jednak umieć obsługiwać niektórymi sprzętami, bo nie wiadomo co nas w życiu spotka. Dokładnie, dokładnie. Także jeżeli będę mógł zrobić coś w tym aspekcie, ja sam postulowałem o strzelnicy w każdym powiecie jeszcze na początku kadencji, teraz rząd realizuje taki projekt, więc no, jestem tutaj jak najbardziej za, ale też muszą być te podstawy, no bo ciężko jest wziąć broń, nie umiejąc na przykład jej obsługiwać w sensie takim, że nie mamy przygotowania fizycznego, bo broń to też jest duży odrzut, to trzeba po prostu się przygotować do tego fizycznie moim zdaniem i powinniśmy no doskonale ciało, umysł i również taką sprawność, żeby umieć się bronić. Wydaje mi się, że wtedy taki bandzior miałby dużo większy problem, wiedząc, że kobieta, mimo tego, że pięknie wygląda, to ma jeszcze jakiegoś gana w swojej torebce i w razie czego może wymierzyć mu sprawiedliwość, jeżeli on będzie chciał jej zrobić krzywdę. Myślę, że chyba już zakończymy ten temat, ale jeszcze mam takie jedno małe pytanie, bo w dzisiejszym świecie właśnie młodzież, szczególnie po studiach, po technikach, po liceum, wyjeżdża często za granicę, tam już po prostu zostaje, znajduje pracę i już nie wraca do ojczyzny na stałe. Czy nie uważa pan, że rząd polski powinien coś zrobić z tym, żeby właśnie młodzi ludzie nie opuszczali kraju? No właśnie tutaj mam małe pretensje do rządu, bo, no bo to jest, mówi się o prawicy, która ma wspierać rodaków, a jest taki postulat, program premiera Morawieckiego, aby jak najwięcej Ukraińców w Polsce pracowało ze względu na to, że no, nie trzeba płacić im aż tak dużo, a u nas brakuje rąk do pracy, że praca niby jest, ale nie jest na takich warunkach, które są akceptowane przez młodych Polaków, którzy wolą wyjechać i zarobić coś więcej za granicą. Ja bym tutaj przestrzegał właśnie rząd przed tym, żeby jednak skupić się na tym, aby to Polacy pracowali, aby to im zapewnić miejsca pracy, bo wyjechało nas około 2,5 miliona, tak się mówi, czytając różne publikacje, to jest takie trochę political science fiction, ale niektórzy twierdzą, że wyjechało nas nawet 6 milionów. Czasem jak przypomnę sobie lata 90. i młodzież na terenie choćby Kazimierzy Wielkiej, Proszowic, to po prostu i dzisiaj patrzę, jak to wygląda, i spotkania, nie wiem, młodzieży wiejskiej na danej wiosce, to było, nie wiem, 30 osób, które stały, ja nie mówię, że na piwie, ale po prostu stali, nie wiem, czy na boisku, zagrali mecz, potem stali gdzieś sobie, rozmawiali, jechali gdzieś na jakąś imprezę w terenie, to autobus po prostu pękał w szwach i ludzie czasami na nogach po 6-7 km szli, żeby tam dotrzeć i spotkać się ze znajomymi. A dzisiaj jest tak, że z Czajęczyc i z terenu, skąd ja pochodzę, z tych wiosek ludzie przyjeżdżają do Proszowic, żeby spotkać się ze znajomymi z Proszowic, ale nie na zasadzie takiej, że po prostu lubią tych ludzi, tylko nie ma już po prostu kolegów, koleżanek w terenie, więc ta wspólnota ta jakby się poszerza i znajomi są po prostu wszędzie. No też ta mobilność, telefony, samochody, te nowoczesne technologie do tego doprowadzają, ale jest nas mniej, Polaków i to widać po parafiach, widać po ślubach, zgonach, że to wygląda tak, że nie wiem, jest 10 ślubów w jakiejś małej parafii, a 20 zgonów. No po prostu to widać, że wymieramy i na to młodzież się nie stawia, a to młodzież ma poprzez nawet te programy prospołeczne, choćby 500+, ma pracować i ma tutaj w Polsce mieszkać, a taki program powinien być troszkę inaczej skonstruowany. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta posła i czytała, czy gdzieś oglądała materiały z posłem świętej pamięci, posłem Rafałem Wójcikowskim, to był poseł ruchu Kukiz 15, zginął w wypadku samochodowym. I on miał taki pomysł, żeby program 500+ był taką nagrodą, a nie pieniędzmi samymi w sobie, czyli jeżeli pani idzie do pracy i zarabia pani, załóżmy, 2000 netto, ale wszystkie świadczenia powodują, że pani koszt wzrasta do 3500 i pani ma, załóżmy, pierwsze dziecko już, tak? I wtedy dostaje pani 2500. Ma pani drugie dziecko, dostaje pani 3, czyli pani dostaje więcej pieniędzy, mimo tego, że obok siedzi koleżanka, która ma taką samą pensję jak pani, ale nie ma dzieci. I pani zarabia 1000 złotych więcej od niej. I co to powoduje w tej drugiej koleżance? No może warto byłoby założyć rodzinę, bo wtedy nie dość, że będę miała rodzinę, a przecież to jest potrzebne,
to dostanę więcej pieniędzy i ci, i te dzieci po prostu będę mogła za te pieniądze wychować. A tak to pracuje na podatki. I po prostu można mobilizować do pracy i mobilizować do takiej polityki prorodzinnej. Nie każdy będzie w to wchodził, bo niektórzy po prostu będą pracować i nie będą mieli dzieci. Ale wydaje mi się, że to jest motywacyjne, bo często znajduje się osobę, która ma, nie wiem, 1000 zł z 500 plus i mówi, że no ona nie przyjdzie do pracy za 1300 czy tam za 2000, bo dojazd ją zje, bo musi dojechać do Krakowa, musi sobie kupić jedzenie i tak dalej, i tak dalej. I nie ma pracownika. I siedzi kobieta w domu i ona by z jednej strony chciała się realizować, ale z drugiej strony się nie opłaca i ona jest trochę między młotem a kowadłem i w ostateczności jak już chce pracować, to idzie i próbuje gdzieś pracy na czarno. A tutaj zlikwidowalibyśmy szarą strefę. Kobiety i mężczyźni po prostu chcieliby pracować tylko po to, żeby dostać więcej tych pieniędzy poprzez ten projekt prorodzinny, no i Polacy by pracowali. A jeżeli chodzi o to, żeby były te projekty prorządowe, rządowe, które powodowałyby, żeby młodzież wracała z zagranicy, to mówi się tutaj o programie Mieszkanie Plus i innych tego typu rzeczach, tylko ja bym tutaj zwracał uwagę na to, żeby jednak mobilizować, a nie ubezwłasnowolniać ludzi, bo tu nie chodzi o to, żeby ktoś głosował czy na Kukiz 15, czy na Prawo i Sprawiedliwość, czy na PSL, czy na jakąś inną opcję, tylko żeby ludzie byli wolni, jeżeli chodzi o wybór, żeby oni mieli proste podatki, że zakładając firmę, żeby 3/4 pieniędzy nie szło na podatki. I wtedy taki młody człowiek jest w stanie założyć sobie firmę, własną działalność, bo dzisiaj jest dużo możliwości, dzisiaj jest dużo programów, ale przychodzi, kończy się preferencyjny ZUS i taki człowiek zazwyczaj zamyka działalność. Proszę prześledzić choćby sytuację firm, które powstały, załóżmy, w gminie Proszowice. Często jest tak, że ci ludzie wezmą dotacje, zastanowią się, mówią, kurczę, ale to nie ma szans, bo podatki mnie zjadają. Kończą, idą, wyjeżdżają gdzieś, przywiozą parę tysięcy i tak to wygląda. Wracają tu, nie wiedzą tak naprawdę, gdzie oni są, bo ani tam ich świat, to nie jest ich świat, a wracając tutaj po roku, czy po dwóch, czy po pięciu, no to też nie jest ich świat już do końca, bo znajomi, nie wiem, mają innych znajomych, mają rodziny, już wypada się tak jakby z tego obiegu. Nigdy nikt nam nie odda lat straconych, gdzie nie widzimy swoich rodziców, gdzie nie widzimy swoich bliskich, także dzieci. Także no, to jest bardzo przykra sytuacja. Ja bym chciał, żeby po prostu stworzyć warunki, które by pozwoliły Polakom na zakładanie własnych działalności. I kolejna rzecz, to nie niszczyć polskiej gospodarki, bo można mówić o wielu sytuacjach, ale ostatnia sytuacja jest taka, choćby z branżą futerkową. Ja jestem wielkim orędownikiem, żeby bronić branży futerkowej w Polsce. Natomiast tutaj Prawo i Sprawiedliwość próbuje to zlikwidować, bo po prostu uważa ten biznes za niegodny, że po prostu zwierzęta cierpią i tak dalej, i tak dalej. Nie zwracając uwagi na to, że 50 tysięcy miejsc, to jest 50 tysięcy miejsc pracy. Jeżeli stracimy ten rynek, to ten rynek na przykład pojawi się w Rosji i wtedy my nie będziemy w stanie stwierdzić, czy te zwierzęta są hodowane w sposób należyty, czy też nie. Więc ja bym wolał mieć to pod kontrolą i jednak wprowadzić jakieś restrykcje, żeby tych hodowców troszkę postawić do pionu w sytuacjach, gdzie źle to prowadzą, niż oddawać rynek do Rosji. U nas tracimy miejsca pracy, tam i tak się produkuje i nie wiadomo w jakich warunkach, być może z takich, tak spartańskich, że nikt nie będzie w stanie tego kontrolować. Tak wracając do tej sytuacji z 500+, to tak dużo rzeczy w sensie podrożało. Na przykład jajka teraz jest 80 groszy za jedną, gdzie sprowadzane są po prostu, a nie są od rolnika polskiego. Także wszystkie ceny i to tak się wszystko reguluje na to, że 500 zł jest na traci, więc dla mnie to jest, uważam, że powinno być chyba trochę obniżone te niektóre ceny, bo ponieważ rodzina dostanie te 500 zł, ale tak wróci, no po prostu koszty jedzenia wszystkiego zjedzą te 500 zł. Jeżeli na przykład rolnik w Proszowicach, czyli że w Proszowicach nie ma rolników, natomiast pod Proszowicami będzie produkował i będzie miał na przykład kury, dzięki temu będą jajka, nie będą to duże farmy, tylko fermy, tylko będą to małe gospodarstwa, to te małe gospodarstwa składają się też na wielką całość. Więc jeżeli będziemy doprowadzać do likwidacji tych gospodarstw, no to ci ludzie ze wsi będą szukali miejsc pracy.
i te miejsca pracy będą szukali bądź albo w mieście, albo za granicą. Jeżeli doprowadzimy do tego, że oni wyjadą do miasta, no to będą konkurować z mieszkańcami miast. Powinniśmy zachować wszystkie te rynki, czyli dbać i o rolnictwo, i o małe miasta, i o wielkie aglomeracje. Dzięki temu ludzie nie migrowaliby w ten sposób, że ze wsi do małego miasta, z małego miasta do większego, z większego za granicę, bo tak to w tej chwili wygląda. I często ta droga jest taka, że no, gospodarstwa pod Proszowicami wyglądają tak, że to już nie jest to, co 15 lat temu, 20, że w każdym domu się coś produkowało. Dzisiaj to są 3, 4, 5 gospodarstw, które coś produkują, a większość to jest takich ludzi, którzy wyjeżdżają pracować w mieście. A dlatego, że sytuacja się na wsi pogorszyła. Dlatego no, trzeba stawiać na te małe gospodarstwa rodzinne. Natomiast, żeby powrócić znowuż do tego, żeby w każdym gospodarstwie była krowa, kaczka, gęś, kura i kobieta będzie tam przy tym wszystkim pracować i mężczyzna i będą cały dzień przy takiej produkcji pracować, to, no, to są pobożne życzenia Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja wątpię, że dzisiejsza młodzież będzie chciała wrócić do pracy naszych dziadków i naszych ojców, bo jednak troszkę się zmieniła ta wieś, ona się zmechanizowała, jest to bardziej taka praca, powiedziałbym, ala przedsiębiorstwo, no, dalej na wsi, dalej w ziemi, natomiast już nie wygląda to w ten sam sposób, więc wątpię, żeby były takie przydomowe hodowle, bo naprawdę no, to już nie jest ten czas i wydaje mi się, że nie wrócimy do tego, dlatego promowanie gospodarstw rodzinnych i na siłę wmawianie też Polakom na komisjach, że to jest możliwe, reaktywacja takich gospodarstw, moim zdaniem jest błędem. Trzeba utrzymać to, co jest, bo ci ludzie zostają na wsi, na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, ma krowy mleczne, no to jego syn, jeżeli jest tym zainteresowany i dzisiaj to prowadzi, to trzeba mu pomóc, żeby on to dalej prowadził. Natomiast nie zmuszajmy kogoś, kto dzisiaj mieszka na wsi, pracuje w mieście, żeby on wrócił, bo to już nie jest możliwe. Jedyną szansą jest, żeby zachować polską wieś, to zatrzymać tych, którzy się zastanawiają, czy pracować 18 godzin dziennie i cały czas być w tej swojej chlewni i opiekować się tymi zwierzętami i nic z tego nie mieć, czy jednak pracować, być zadowolony, dbać o te zwierzęta, produkować, dzięki temu mielibyśmy tanie jajka czy tanie mleko, a jednocześnie rolnik dostałby utrzymanie. I ten człowiek musi być doceniony, musi w jakiś sposób mieć zapłacony za ten towar. Nie może być tak, że on ma za mleko 80 groszy, a karton kosztuje tam, załóżmy, mleka, nie wiem, 3 złote. Tylko musi być tak, że dlaczego rolnik z Czajęczyc, który ma krowy mleczne, w sklepie w Czajęczycach kupuje się mleko, które jest rozlewane gdzieś tam w centrum Polski. Powinniśmy też się skupić na tych sprzedaży produktów lokalnych. Ja tutaj do znudzenia powtarzałem temat sprzedaży bezpośredniej, jednak niektórzy już uważają to za szaleństwo, ale proszę zrozumieć taką sytuację. Idzie pani redaktor do sklepu tutaj do Proszowic, kupuje marchewkę i nagle się okazuje, że ta marchewka przejechała 300 km, żeby tutaj trafić do Proszowic. Jak ona ma nie być droższa? Przecież trzeba zapłacić kierowcy, trzeba zapłacić komuś, kto ją spakuje, kto ją umyje i tak dalej, i tak dalej. A co by się stało, gdyby rolnik, załóżmy, nie wiem, ze Szczytnik, przywiózł tą marchewkę do sklepu do Proszowic. I u rolnika ona kosztowała 50 groszy, 40 groszy za kilo, 30 często, a w sklepie na przykład mamy złoty 20. A taki rolnik wtedy nie dostałby 30 groszy, tylko dostałby, załóżmy, 60, a pani redaktor w sklepie zapłaciłaby 80. I jednocześnie zapłaciłaby pani mniej niż w dużym markecie, to byłaby marchewka od sąsiada, że tak powiem, nawet można by zdjęcie sąsiada tam zamieścić i pani by wiedziała, jeżeli ona będzie zła, zgnita, niedobra, to pani przyjdzie z wałkiem do niego i mu pogrozi, że jeszcze raz, to ja już nigdy nie kupię i powiem wszystkim sąsiadom. I wtedy tak, rolnicy z terenu mieliby utrzymanie, pani by wiedziała, jaki pani towar spożywa, bylibyśmy konkurencyjni względem dużych marketów. Dlaczego to nie działa? Ano dlatego, że duże sieci nie chcą do tego doprowadzić. Nie, w Polsce nie istnieje taki wolny rynek, sprzedaż bezpośrednia. I tutaj wielki apel również do włodarzy gminy, miasta, żeby pomogli, bo tutaj potrzebna jest infrastruktura. Bo pani redaktor, dzisiaj jest śnieg, taka zimno, pogoda taka troszkę nie bardzo, żeby robić zakupy gdzieś na targu. No bo po prostu lepiej iść do supermarketu, zapłacę 30 groszy, wrzucę do koszyka. Ale proszę sobie wyobrazić, jakby podjechała pani na piękny parking, zabrała wózek, weszła do tego sklepu
i to byłby sklep lokalny i lokalni wystawcy tam sprzedawaliby swoje towary poprzez wędliny, miody, ubrania nawet również, bo też przecież nie wiem, czy pani wie, ale w Proszowicach mamy również osoby, które sprzedają własne wyroby, czy to z torby skórzane i tak dalej, i tak dalej. Więc można by tych wszystkich producentów skupić w jednym miejscu, a pani wchodząc do tego sklepu, myślałaby, że jest w normalnym supermarkecie, czyli to musimy iść z tym duchem czasu, czyli tam musi być ciepło, tam muszą być promocje, ktoś tym musi zarządzać i tutaj myślę o gminie i musi taki budynek udostępnić i przystosować pod klienta. I wtedy pani wchodzi i widzi pani, tu jest zdzisio z marchewką, ale to musi jakoś wyglądać, to musi być jakieś zaplecze przy tym i tak dalej. A tam jest pan Janek na przykład z miodem i pani wie, że tutaj miód, tu to. Jeżeli czegoś nam brakuje, no to róbmy wtedy wymianę handlową z innym regionem Polski na zasadzie takiego sklepu centrum sprzedaży bezpośredniej. Myślę, że jest na to pomysł, ale to pani pokolenie musi zająć się również polityką. Nie mówię o tej wielkiej, ale takiej małej samorządowej, żeby przejmować taką lokalną władzę, żeby swoje pomysły, takie jak tutaj, o których rozmawiamy, można było realizować lokalnie. I to nie pod żadnym szyldem, czy tam Kukiza, PiSu, czy Nowoczesnej, czy innych, ale po prostu samemu realizować swoje obywatelskie postulaty. Dlatego jest mi bardzo miło, że rozmawiamy o tym, bo to może jest jakaś podbudowa pod dalszy rozwój i pani kolegów, koleżanek, bo ja też tak zaczynałem i właśnie takim dziennikarstwem obywatelskim i interesowaniem się tym, co dzieje się w szkołach, do których uczęszczałem i również sportowo, także społecznie. Od tego trzeba zacząć, bo wtedy otwierają się horyzonty, co mógłbym zmienić i gdzie chciałbym pracować. Nie jest tak, że ja marzyłem o tym, żeby zostać posłem, będąc dzieckiem, natomiast marzyłem o tym, żeby pracować w jakiejś sferze publicznej, żeby móc się realizować, żeby móc rozmawiać z ludźmi, żeby się z nimi spotykać, żeby pokazywać im swoje pomysły, żeby oni zarażali mnie swoimi pomysłami. Także mieć jakiś taki cel, ale on nie musi być jednym małym punktem, może być troszkę rozproszony, natomiast żeby po prostu podążać za swoimi marzeniami, rozwijać się i wtedy człowiek zrealizuje swoje zamierzenia, czy to w polityce, w dziennikarstwie, czy w jakiejś innej sferze publicznej, natomiast będzie miał wpływ na to, co dzieje się w jego małej ojczyźnie i przede wszystkim najważniejsze, żeby nie dać się zniewolić partiom politycznym, ruchom politycznym, żeby opowiadać swoim znajomym, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli wolni w swoich poglądach, żeby nikt nam nie łamał kręgosłupa moralnego, czy to zatrudnieniem, czy to groźbą w postaci zwolnienia z pracy. Dlatego tak jak uczyliście się na pewno o obozach koncentracyjnych i czytaliście wiele o tym, także tam było tak, że mówiło się, że jeżeli znieciłoby się powstanie, które spowodowałoby, przecież tych żołnierzy było mniej, tak? Czyli powstańcy mogliby ich pokonać w pewnym momencie, gdyby powstał taki ogólny bunt. Natomiast każdy z nas boi się o własne życie, każdy z nas i również z osób, które były w obozach, każdy boi się o własne życie, nie boi się o życie kolegi, czy koleżanki, czy kogoś. Najpierw jesteśmy my, więc jeżeli my wyjdziemy pierwsi, to wtedy nas zastrzelą, tak? Bo my będziemy żywą tarczą, ale tamci przeżyją. I jak będziemy wspólnotą, to nikt nie będzie łamał nam kręgosłupów moralnych również lokalnie, bo to jest dla mnie trochę tak jak w obozie. Ja nie mogę tego zrobić, nie mogę cię oficjalnie pochwalić, nie mogę cię wyczytać, nie możesz wyjść pierwszy jako poseł na przykład do wypowiedzi, dlatego że zwolnią mnie z pracy. Ja znam takie przypadki, że po prostu ktoś się boi o pracę i postępuje tak, a nie inaczej. Przed objęciem mandatu ktoś jest moim najlepszym przyjacielem, a teraz jak jestem posłem, boi się ode mnie odebrać telefonu, bo gdzieś tam inna opcja polityczna może go zwolnić, jak się dowiedzą, że on ze mną rozmawia. Dlatego jeżeli wszyscy byśmy mieli tą świadomość i stanęli za tym drugim, ej, ale ty nie możesz go zwolnić, dlatego że przecież on świetnie wykonuje swoją pracę i to, że rozmawia z posłem Kaczmarczykiem, z Bernackim, z Kosiniakiem, Kamyszem, to nie ma znaczenia, bo oni realizują na przykład projekt obywatelski, chcą pomóc w danej sprawie ludziom i to nie ma nic wspólnego z polityką. I każdy może mieć poglądy polityczne, niezależnie od tego, gdzie pracuje i z kim pracuje. Musimy uwolnić tą obywatelskość. I o to bym apelował, żebyśmy wspólnie zawsze stawali do walki właśnie z tymi takimi mackami partiokracji, jak ja to nazywam, bo żebyśmy się nie czuli jak ludzie w obozie. Ja ci nie pomogę, ja z tobą nie stanę, ja z tobą nie zrobię projektu, bo się boję, że mnie zwolnią. Jeżeli
wszyscy przestaniemy się tego bać, to wtedy wygramy. I wygramy z partiami i wtedy partie będą robić tak, żeby to Polakom było dobrze, a nie żeby to partiom było dobrze. Dziękuję za wywiad, bardzo szczególny, bardzo dobrze mi się z Panem rozmawiało. Dziękuję za odpowiedzenie szczerze na pytania. Myślę, że dzięki temu wiele uczniów z mojej szkoły zrozumie o problemach w dzisiejszej Polsce, o tym, z czym się zmagamy, z czym politycy. I dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo i zapraszam po raz kolejny. Także dziękujemy naszym słuchaczom. Mam nadzieję, że za bardzo... Ja bardzo nie zanudzałem, dziękuję za bardzo interesujące pytania, bo to nie były pytania takie tendencyjne, jak to jest być posłem, czy Kukiz jest fajny w kuluarach. Natomiast to były trudne pytania, to były ciężkie pytania i bardzo za nie dziękuję, bo cieszy mnie to, że polska młodzież po prostu interesuje się takimi tematami, bo to oznacza, że jak będziecie w naszym wieku, nie taka duża jest różnica, natomiast i starsi, to będziecie po prostu się interesować bezpieczeństwem Polski, jak tutaj rozmawialiśmy, programami społecznymi, jak również zatrudnieniem. I być może, i życzę Wam tego, że staniemy kiedyś na przykład wspólnie w szrankach, czyli o mandat społeczny, czy to radnego, czy posła, czy kogoś innego i po prostu będziecie z nami wygrywać. Ja tak mówię, że my chcemy obudzić społeczeństwo obywatelskie, żebyście wy nas potem pokonali. No niestety, my potem będziemy po prostu gdzieś tam z boczku siedzieć i się wam przyglądać. Może troszkę źli, że nas wygoniliście, ale o to chodzi. Właśnie młodzież ma pokonywać starszych, ma wypierać, bo młodzież ma siłę. No ile można w tej polityce mieć siłę, mieć werwę? No mi się wydaje, że maksymalnie 10 lat to jest taki czas, żeby zrealizować postulaty, żeby zrealizować siebie i pomóc, bo potem wydaje mi się, że osiąga się jakiś taki moment stagnacji i to jest też kwestia indywidualna. Dlatego trzeba potem takiego posła, samorządowca, kogoś ocenić, czy to by się jeszcze chce, czy to by się nie chce i młodzież powinna odbijać tą pałeczkę, przejmować. I bardzo się cieszę, że i macie takie podejście, takie myślenie i dzięki Wam po prostu Polska będzie rosła w siłę, czego życzę sobie i Wam i wszystkim Polakom. Także dziękuję bardzo.